Święta coraz bliżej, wybór produktów taki, że aż głowa boli. Na szczęście prezenty to domena Świętego Mikołaja. Ale jeśli macie niegrzecznych bliskich lub krewnych, pomogę wybrać dla nich prezent, który spodoba im się bardziej niż rózga. To ciekawe. Bartosz Kańtoch, zapraszam. A zaczynamy od młodzieży i od gier. Jeszcze niedawno rolnik szukał żony, teraz wy możecie zobaczyć, jak wygląda praca na roli. Składujecie obornik, zajmujecie się kurnikiem, hodujecie trzodę, czyli symulator farmy 2015. A w grach planszowych znalazłem kontynuację zabawy na roli, czyli nie odchodzimy daleko od obory. Skup żywca to kupowanie i sprzedawanie krów, świń i wspomnianych kur na lokalnym targowisku. To prosta gra ekonomiczna. Po udanych zbiorach można ze szczęścia nieco pohulać. Just Dance 2015 to najnowsze przeboje, ale także te najbardziej znane, legendarne. Znajduje się tu również specjalna edycja dla dzieci. A tak, jeszcze jedna gra, Atak Zombie, czyli miasto opanowane przez umarlaków. My musimy się skryć i uratować aż do nadejścia pomocy. Musimy załatwić sobie do tego czasu broń, lekarstwa i pożywienie. Na przykład to kupione na targu. Po porządnej dawce rozrywki warto odpocząć, na przykład przy dobrej literaturze. Autor kapitalnej morfiny, Szczepan Twardoch, tym razem zaprasza nas na Śląsk. Jeśli umiecie czytać po polsku, po śląsku i po niemiecku, tym łatwiej będzie wam zrozumieć tę historyczno-obyczajową powieść Drach. Aktualnie możecie znaleźć biografię wielu wybitnych sportowców. Davida Beckhama, Mike'a Tysona, a także legendy koszykówki Michaela Jordana. Przez 30 lat amerykański dziennikarz rozmawiał z nim, z jego rodziną oraz kolegami z drużyny. Na tej podstawie powstała kapitalna biografia. Był lekko chuderlawy i nie wyróżniał się niczym w sporcie, a później, jako jedyny koszykarz na ziemi, nauczył się latać. A po świętach prędzej czy później padnie to pytanie, na przykład ze strony małżonki, a gdzie pojedziemy, co zjemy? Z pomocą przychodzi GoAndMeO, czyli jeden z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych przewodników po restauracjach, hotelach i produktach lokalnych. Do elitarnego grona państw, w których oceniane są najciekawsze miejsca i produkty, dołączyła Polska. Przechodzimy do muzyki. Za mną stoi zespół, który całkiem skutecznie stara się łączyć komercyjną muzykę popową z ambitnym, niekiedy rockowym brzmieniem. To zespół Lemon i ich najnowsza płyta Scarlet. Czy jakoś tak? Panie i panowie dżentelmeni, to już szósta edycja płyty towarzyszącej charytatywnemu projektowi Kalendarz Dżentelmeni 2015. A na płycie miks artystów, m.in. Tomasz Szczepanik, Alicja Bachleda-Curuś, Igor Kwiatkowski, Marina Łuczenko, Alicja Majewska i tak dalej. Tylko co tu robią kobiety? Teraz do wygrania wyjątkowy album Włodka Pawlika i Randy'ego Beckera wydany na winylu. Takich egzemplarzy jest tylko 1000, a ja w ręku trzymam wyjątkowy numer drugi. Napiszcie w komentarzach, jakie emocje budzi w was muzyka Włodka Pawlika. Autor najciekawszego komentarza otrzyma ten album wraz z podpisem. Teraz czas na kino. Strażnicy Galaktyki to pełna humoru opowieść o ratowaniu galaktyki. Mocnym elementem tego filmu jest dubbing i taki na przykład Groot przez cały film powtarza tylko I'm Groot i za każdym razem robi to inaczej głosem Vina Diesela. A jeśli chcecie sprawić upominek dzieciom, jest już druga część Samolotów, czyli dzielny Dusty stara się uratować Park Narodowy przed szalejącymi pożarami. To nowa produkcja Disneya. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Pamiętajcie o konkursie oraz o wydarzeniach, które odbywają się w salonach Empiku w całej Polsce. My widzimy się tuż przed świętami, za 2 tygodnie. Do zobaczenia!